odwagą naprawdę w takiej Warszawie, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi zbierają się. Tam człowiek jest anonimowy. Jest tam 48 tysięcy pierwszym manifestantem. Natomiast w Sanoku, w takim małym mieście, to są jedne z pierwszych manifestacji, gdzie nasi mieszkańcy królewskiego miasta Sanoka mają na tyle własnej odwagi, że potrafią w tak małym środowisku wyrazić swoje zdanie na ten temat, co sądzą. Dlatego, że my, Sanoczanie, nie powinniśmy być na kolanach. Naszym zadaniem jest cały czas stać prosto i mówić prawdę, ponieważ prawda jest po naszej stronie. Konstytucja! 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 Protesty są w całej Polsce. Jesteśmy tylko jedną cząsteczką protestów wielkich, które są organizowane przez obywateli, którzy protestują przeciwko zawłaszczaniu Polski przez jedną partię. Nie możemy do tego dopuścić, żebyśmy się obudzili z powrotem w PRL-u. Póki jest czas, póki nam wolno jeszcze wychodzić i demonstrować, póki możemy wyrażać swoje zdanie, będziemy walczyć i stać tutaj w obronie wolności i solidarności. Najwyższy czas, żeby protestować, bo później, jak mówię, może być znaczenie. Dziękuję. Wolność, równość, demokracja! 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 Wolność, równość, jajami ja rzucają. Brawo! 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 Dzięki za jajka! Właśnie przed chwilą tutaj nasza koleżanka została obrzucona jajkami. Muszę powiedzieć, że to jest po prostu może i żart, ale od takich żartów wszystko się zaczynało. Kto z nas chodził do szkoły i zna historię, nawet samą historię tylko Polski, to wie, czym się kończyły łamanie praw i zasad konstytucji. Również przed wojną mieliśmy przypadek, że rozwiązywano sejmy, wprowadzano wojsko do sejmu, a kończyło się to w końcu Berezą Kartuską. Przez dziesiątki lat komunizmu to była metoda zastraszania obywateli. Nie chcę wspominać również przykładów przedwojennych, faszystowskiej Rzeszy, gdzie kto zna historię, ten wie, że najpierw zaczynało się od drobnych incydentów, a później skończyło się na obozach. Dlatego należy przeciwstawiać się na samym początku, bo później, tak jak za komuny, nie będzie można nic powiedzieć. Nasze zgromadzenie w tej chwili jest zgromadzeniem i protestem obywatelskim. Natomiast później może stać się zakazanym zgromadzeniem. Wszystkie ustawy są już przyjęte. Wystarczy decyzja jednego człowieka i będzie to nielegalne zgromadzenie, za której my w poprzednim okresie byliśmy cały czas gnębieni. Dlatego należy reagować na każdy początek, żeby nie powtórzyło się znane polskie przysłowie, że mądry Polak po szkodzie. My musimy być mądrzy przed szkodą. Nawet takie głupie żarty kończą się później pobiciami, a później kończą się więzieniem oczywiście. A budują już tutaj więzienie. Dyktatorem! 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 Dyktatorem!